Miałem 17 lat, wracałem ze szkoły z Warszawy, wpadłem pod pociąg między peron a tory po prostu. Pamiętam, jak mnie wyciągnęli spod pociągu, pamiętam, jak zrobili mi opaskę uciskową i pamiętam, jak postawili moją odciętą stopę obok mnie w karetce. Nikt mi nie pomógł, to nie było wtedy pomocy żadnej. Nie było człowieka, który nie ma nóg, który przyjdzie i powie, zobacz, tu będziesz miał protezę, tu będziesz miał to i będziesz sobie śmigał. Można siedzieć w domu, można mieć tą rentę, można mieć niskie swoje potrzeby, prawda? No, przeżyjemy za 800, za 900, za 1000 zł, praca jest fajna. W pracy się czuję potrzebny, do pracy muszę wstać, do pracy muszę wejść do samochodu, muszę schować wózek, muszę być silny fizycznie. Marek jest koordynatorem i to on zajmuje się koncepcją projektu. Jest wręcz za bardzo ambitny. Tutaj w firmie wszyscy, gdy patrzymy na Arka, to po prostu uważamy, że robi za dużo. On jakby chciał od razu w ciągu jednego roku zrobić to, co można zrobić w ciągu 10 lat. Tak jak większość z nas, bałam się niepełnosprawnych. Nie wiedziałam, jak mam się zachowywać w towarzystwie osoby niepełnosprawnej. Czy traktować, na przykład w drzwiach przychodzimy, czy on ma pierwszy przejść, czy ja mam druga. Czy ja mam mu przytrzymać drzwi, czy mam mu nie przytrzymać drzwi. Czy mam mu coś podawać, czy nie podać. Jak ktoś mu spadnie, to czy mam podejść do niego i mu podać, czy nie. Czy jak nie może sobie poradzić z wjazdem gdzieś do pokoju, to czy mam go dotykać, pomóc mu, zaproponować, czy nie proponować nic. Nie wiedziałam w ogóle, jak osoby niepełnosprawne, po pierwsze, jak odbierają pomoc, chęć pomocy, po drugie też nie miałam odwagi, żeby mu pomagać, bo ja nigdy wcześniej nie miałam kontaktu z takimi osobami. Osoby sprawne przekonują się, że my mamy problem fizyczny, a nie psychiczny, czyli możemy normalnie funkcjonować w firmie, możemy normalnie pracować. Teraz jest tak, jak jest, że tak powiem, z każdym facetem. To ja przychodzę pierwsza w drzwiach, to on mi trzyma drzwi i to on jest, ja mu tylko pomagam w takich rzeczach, których sam, no już absolutnie takich ostatecznościach, ale on nie chce pomocy takiej zwykłej, takiej prostej, codziennej, bo jest samodzielny i on też uważa, że jakby należy go traktować jako osobę absolutnie pełnosprawną, jako faceta, a nie jako jakąś osobę siedzącą na wózku. Jeśli ja coś potrafię lepiej zrobić, to ja pomogę koleżance, tak? Jeśli koleżanka coś potrafi lepiej zrobić, to ona mi pomoże. I to wcale nie znaczy, i to nie jest zależne od tego, czy ja jeżdżę na wózku, czy nie, ale dziewczyny starają się mi pomóc. Natomiast ja staram się pokazywać, jaki jestem super, daję sobie radę. Wywalczyłem 4 medale na olimpiadach, na paraolimpiadzie w Sydney i w Atenach. Udało mi się założyć rodzinę, udało mi się kupić mieszkanie. Mam samochód, mam pracę, naprawdę fajną, ciekawą pracę, która czasami mnie wykańcza, ale nieodmiennie przynosi strasznie dużo frajdy. Właściwie moje życie to jest samo pasmo zwycięstw. Ale tak naprawdę strasznie istotne w życiu człowieka jest, czy się spotka na swoim drodze życiowej jakąś osobę, która raz ci pomoże, bo jak ktoś ci pomoże raz, to życie się zmienia o 180 stopni. Strasznie mnie śmieszą mamy wszystkie. Pozdrawiam mamy w dużych sklepach typu Carrefour. Jak ja jadę na wózku, robię zakupy, a dziecko małe się pyta takie, co temu panu jest, a ten pan jest chory. Szanowna pani, ja nie jestem chory. Ja po prostu nie mam.